Dzień dobry Państwu, witam Państwa na kolejnej rozmowie na mojej kanapie pod gęsiarką przekrzywioną. SWT TV nie odpuszcza tematu związanego z dziećmi, handlem dziećmi, adopcjami, pewnego rodzaju paranoją. Zanim przedstawię swojego gościa, znaczy gość się sam przedstawi, chciałem Państwu coś przeczytać. Jest to odpowiedź na pismo, które wysłał do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tym roku mój właśnie gość. Numer pisma DPP 2051-27-2017 APA. Pismo jest z Warszawy z 27 listopada 2017 roku. Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13 listopada 2017 roku. Wyjaśnienia dotyczą braku sprawozdań z działalności Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej. Tytuł fundacji, anonimizujemy to i powiem Państwu dlaczego. Za lata 2003, 2006, 2007. Odpowiedź jest bardzo ciekawa. Obowiązek składania corocznych sprawozdań z działalności Fundacji wynika z artykułu 12 ustępu 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, dziennik ustaw, numer i tak dalej. W związku z tym organ nadzoru nie ma obowiązku wzywania fundacji do złożenia sprawozdań z działalności. W przypadku Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej złożenie sprawozdań za rok 2002, 2004 i 2005 świadczy o tym, że fundacja ta wiedziała o wyżej wymienionym obowiązku. I teraz najciekawsze. Należy zaznaczyć, że przepisy ustawy o fundacjach nie przewidują żadnych sankcji za niezłożenie organowi nadzoru sprawozdania z działalności fundacji. To jest właśnie kwintesencja. Ja trochę tutaj, proszę Państwa, zakryję, żebyście widzieli. To jest to pismo. O, zakrywam, żeby tutaj nie było nazwy właśnie fundacji, o której mówimy. Zacząłem od tego, ponieważ bohaterem tego wszystkiego jest mój gość. Przedstaw się, Andrzej. Dzień dobry Państwu, Andrzej Słonawski. Jestem, czy też byłem dziennikarzem dwóch bardzo poczytnych portali. To znaczy, był to Nowy Ekran i TrzeciObieg.pl. W ramach tej redakcji, tych redakcji trudniłem się tak naprawdę działalnością dziennikarską, ale stricte byłem szefem redakcji społecznej. W związku z tym, z moich takich peregrynacji dotarłem do wielu bardzo szokujących, wręcz nieprawdopodobnych historii, które tak naprawdę dotyczą działalności wszelkich instytucji pomocowych, a tak naprawdę działań w kierunku właśnie rodzicielstwa zastępczego, adopcji krajowych, adopcji zagranicznej. I tymi doświadczeniami bardzo chętnie się z Państwem podzielę. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili bardzo są to bardzo gorące tematy. Ludzie mówią o handlu dziećmi, mówią o tym politycy. Najbardziej takim spektakularnym określeniem handlu dzieckiem zawsze posługiwał się europoseł Janusz Wojciechowski. No to chyba tyle tytułem wstępu. No właśnie, a ja jeszcze dodam, że ten program jest programem takim trochę informacyjnym, wstępnym, dlatego że z Andrzejem mamy zamiar wyjaśnić razem i pokazać to Państwu szereg rzeczy udowodnionych, rzeczy, na które mamy na przykład zeznanie sądowe. Ja chcę najpierw przedstawić Andrzeja, ponieważ Andrzej za swoją działalność może zostać skazany i to już niedługo. Andrzej, opowiedz, o co chodzi. To znaczy tak, w czasie swojej pracy zostałem poinformowany o krzywdzie, która dzieli się rodzinie zastępczej na Śląsku. Ta rodzina... W mieście? To w okolicach Gliwic, bo to nie konkretnie Gliwice, natomiast jurysdykcja sądu jest sądem rejonowym w Gliwicach, tak? No i właśnie próbując pomóc tej rodzinie, natrafiłem na szereg bardzo niepokojących informacji,
niepokojących dokumentów, a także faktów, które niejako sprawiły, że nie tylko portale internetowe, portale właśnie takie informacyjne jak Nowy Ekran czy Trzeci Obieg, ale również koncesjonowane stacje telewizyjne typu TVN, Polsat, a nawet Elżbieta Jadorowicz robiła na ten temat materiały. Oczywiście w oparciu, w dużej mierze w oparciu o zgromadzone przeze mnie dokumenty. Dobrze, ale dobrze, dobrze. No dajmy sobie spokój koncesjonowanym stacjom, jak wiemy, one jeszcze nikomu nie pomogły poza polityką, więc powiedz konkretnie, o co chodzi? To znaczy, tak jak mówię, żeby wrócić w ogóle do samego początku, to musimy wziąć pod uwagę jeden niezaprzeczalny fakt. Ustawa, która została uchwalona wbrew dużej części ludzi, polityków, ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, niosła w sobie ogromne niebezpieczeństwa wykorzystywania zapisów tej ustawy, no co tu dużo mówić, do robienia biznesu. W celach zarobkowych. Dokładnie, dokładnie tak. No i przy okazji umożliwiała pranie pieniędzy. Zaraz się dowiemy o takim prawdopodobieństwie. To znaczy tak, ta ustawa... Ta ustawa niejako z nadania przekazywała wszelkie kompetencje pomocowe miejscowym władzom, czyli powiatom, miastom i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo rzecz, że wtedy, kiedy ta ustawa została uchwalona, rządziła nasza Platforma Obywatelska, w związku z czym... Z PSL-em, w województwach i w samorządach. W związku z czym te koterie bardzo szybko wykorzystały zapisy tej ustawy do kreowania własnego punktu widzenia, czy też do wykorzystywania tych zapisów dla celów stricte zarobkowych. My od dłuższego czasu przyglądaliśmy się temu wszystkiemu. No i cóż, jako chyba pierwsi, albo jedni z pierwszych, próbowaliśmy te sprawy nagłaśniać. I doszliśmy do pewnego momentu, ja tutaj skracam Cię, Andrzej, bo to jest, powiedziałem, program wstępny. I doszliście do pewnego konkretnego przypadku z miasta G. Tak. No i nasze działania, zwłaszcza moje działania, jak również mojej reporterki i operatorki, sprawiły, że zostaliśmy oskarżeni, zwłaszcza ja, zostałem oskarżony o naruszenie dóbr osobistych jednego z tuzów właśnie tego systemu miejscowego, który przy pomocy swoich przyjaciół z zagranicy pod pretekstem rozszerzenia czy też rozbudowania tego systemu rodzicielstwa zastępczego w okolicy, no po prostu podjął współpracę z zagranicznymi ośrodkami, z zagranicznymi instytucjami w celu gromadzenia pieniędzy na swoją działalność statutową. Zanim dojdziemy do tego, jak to mogło wyglądać, to powiedz jeszcze, że o przypadku, o konkretnym przypadku, przez który na to wpadliście. Rodziny zastępcze, dzieci z farsy. Tak, rodzina, której poświęciliśmy bardzo, bardzo długi okres naszego wsparcia, czy też naszej pomocy od strony dziennikarskiej, od strony nagłośnienia tego problemu, rzeczywiście ta rodzina otrzymała niejako awansem czwórkę dzieci z bardzo poważnym problemem zdrowotnym. Te dzieci były obciążone płodowym zespołem alkoholowym. Czyli FAS. Czyli FAS, tak. I te dzieci zostały im niejako dorzucone do dziewczynki, którą pragnęli adoptować. Jako że wiadomo, że w Polsce dla Polaków adopcje są bardzo trudne, ta rodzina musiała przejść szereg szkoleń. W związku z czym, aby skrócić okres oczekiwania na tą
już ma to przysposobienie zupełne, zaproponowano im utworzenie rodziny zastępczej. Więc oni się zgodzili, bo to też była taka historia, że to dziecko już mogło być z nimi, natomiast jeszcze nieformalnie ta adopcja pomału miała dochodzić. Powiesz może inicjał tej rodziny. To była rodzina M. Okay. I dziewczynka, którą, tak jak mówię, pozyskali na początku do tej rodziny zastępczej po przejściu wszelkich szkoleń, wszelkich kursów, do tej dziewczynki dokoptowano najpierw trójkę rodzeństwa i w niedługim czasie dołożono jeszcze czwartą spokrewnioną siostrę. Czyli ta rodzina tak naprawdę, która posiadała swoich wtedy trójkę dzieci, miała jeszcze w systemie pieczy zastępczej piątkę dzieci z terenu właśnie. Dobrze, kto te adopcje załatwiał? Przez kogo oni to załatwiali? No jak zwykle ustawa nakazuje, że jedyną instytucją właściwą do stworzenia jakiejkolwiek formy rodzicielstwa zastępczego są powiatowe centra pomocy rodzinie. A co ma do tego ta fundacja? Fundacja bardzo blisko współpracuje z miejscowym PCPR-em. W mieście G. Tym bardziej, że sama, nie jako już fundacja, ale jako członkowie fundacji, czyli pan mąż, pani żona plus jeszcze dodatkowo jeden ze szwagrów z dalszej czy bliższej rodziny, prowadzą dom dziecka po prostu, również będący no, instytucją powiatu. Czyli oni prowadzą za państwowe pieniądze jednocześnie dom dziecka, czyli tak? Tak, no dom dziecka jest, że tak powiem, instytucją podporządkowaną powiatowemu centrum pomocy rodzinie. Można w tym momencie nazwać te trzy osoby zakładające, które założyły tą fundację, czyli w rodzaju urzędnika publicznego. Tak, oczywiście. Czyli pracowników państwowym. Dokładnie tak. Opłacany z budżetu państwa. Tak. Małżonka pana prezesa jest dyrektorem tego ośrodka, tego domu dziecka. On jest wychowawcą w tymże domu dziecka. A szwagier? Szwagier jest tylko członkiem, no nie szwagier, to jest zięć, nie zięć, no w każdym razie trochę taka w komisji reprezentacyjnej. Dokładnie tak. Jest to ciało składające się, mówię o zarządzie fundacji z trójki. Dobrze. I wróćmy do rodziny M. Adoptowali te dzieci? Dzieci nie zostały przez nich adoptowane. Ale mają, opiekują się tymi dziećmi. Już w tej chwili nie. Spokojnie. My jesteśmy w momencie, w którym przyznano im te dzieci. Te dzieci zostały tam przewiezione, tak. I się opiekują. Tak, tak. Wtedy małżeństwo M zamieszkało na terenie miasta G, wynajęło tam duże mieszkanie i została im przyobiecana bardzo szeroka pomoc. Pomoc miała polegać na tym, że w niedługim czasie zostanie dla nich kupiony dom. I rzeczywiście to nastąpiło w miarę szybko. Współpracownicy czy też partnerzy zagraniczni zebrali kupę pieniędzy. Te pieniądze weszły na teren Polski. Kupiono ruderę za około 300 tysięcy złotych, nadającą się tylko i wyłącznie do remontu. Gdzie ta rudera była? W mieście G czy? Obok. Tak. No to wszystko się dzieje w ramach powiatu. Jakie są ceny mniej więcej tego typu ruder nieruchomości razem z działką? No dzisiaj w tej miejscowości, w niedalekim sąsiedztwie od tego domu, można kupić równorzędne domy w granicach 150, 180 do 200 tysięcy złotych. A tutaj wydano 300 tysięcy. 300 tysięcy złotych. Ile to lat temu był? To był rok 2007. Czyli 10 lat temu. Tak, dobra. No co dalej? No rodzina zamieszkała, rodzina wykonała szereg wymaganych remontów. Inwestycji. Inwestycji, tak, oczywiście. Kto płacił za te inwestycje?
To znaczy w początkowym okresie czasu państwo M zaciągnęli poważny dla nich kredyt, kredyt w wysokości ponad 600 tysięcy złotych. I za te pieniądze ten remont został przeprowadzony przez państwa M. Przypominamy, czy to była ich już własność, czy nie? Nie, nie, to nie była ich własność. Okazało się, że zebrane pieniądze na tą rodzinę poza granicami Polski zostały przetransferowane na fundację partnerską. Tą... Zaraz do tego dojdziemy. Ale w tym momencie oni wyremontowali, żeby stworzyć tym dzieciom warunki na kredyt. Tak. Nieruchomość, która nie była ich własnością. Nie była ich własnością. Dobrze. Ale kredyt wzięli oni jako osoby fizyczne. Fizyczne, tak, na siebie. Dobrze. I co dalej? No i po pewnym okresie czasu okazało się, że ci ludzie przestali być już potrzebni. Zaczęły się różnego rodzaju szykany, donosy. Jakie dobrze? No, że na przykład to jest bardzo popularny taki, niesprawdzalny w ogóle przez nikogo i nie dający się sprawdzić zarzut, że środowisko o czymś mówi. Aha, no, czyli mówi się, że ktoś jest wielbłądem. Dokładnie. I to środowisko i ta opinia środowiska, czyli opinia takich zwykłych no-name'ów, bo nikt nigdy nie dotarł do tych ludzi, którzy to mówili, przyczyniła się do, tak naprawdę do ogromnego problemu tej rodziny. Jako, że wtedy fundator, czy też fundacja ta, o której w tej chwili mówimy, Fundacja Polska, wymówiła im ten dom, kazali im się wyprowadzać. Oczywiście małżeństwo przy pomocy ludzi dobrej woli trwało tam dość długo, nie dając się po prostu z tego. A co z dziećmi? No dzieci cały czas uczestniczyły w tej... Czyli były z nimi razem. Czyli tak. Co, oni chcieli eksmitować tę rodzinę razem z tymi dziećmi? Tak, tak. Gdzie? Tak. Nikogo to nie interesowało. I tej fundacji, i tego ośrodka opieki, i tych wszystkich? Nie. Dostali po prostu pewnego dnia pismo z fundacji, że mają natychmiast opuścić dom. Sami czy razem z dziećmi? Pytam się. Z dziećmi razem. Oczywiście, że tak. Oczywiście równolegle zostały poskładane różnego rodzaju wnioski o rozwiązanie rodziny, o odebranie tych dzieci. Natomiast te dzieci cały czas przy nich były. Czyli dzieci były w sumie, dzieci z FAS były tego świadkiem wszystkim? Tak. To trwało, tak jak mówię, od 2011 roku praktycznie do września tego roku, czyli to było ponad 5 lat. Dobrze, i co się stało w końcu? W końcu już z uwagi na dzieci, z uwagi na totalną jakąś traumę, tam się zaczynały różne dziwne rzeczy dziać. Państwo Madziakowie po prostu któregoś dnia opuścili to miejsce, razem opuścili ten dom, tak oczywiście, razem z dziećmi, z psami. I gdzie się przenieśli? Przenieśli się do Piotrkowa. Tam Piotrek. Mieli też dom i warunki? Tam nie mieli nic, jako że wychodząc na Śląsk, sprzedali swoje mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Ten Śląsk miał być dla nich jakimś takim... I cały czas mieli ten kredyt na karku. No oni tam spłacali, bo mąż pracował, bo to też jest wymóg. I dlatego tylko i wyłącznie żona sprawowała taką codzienną opiekę i wszystkie obowiązki przy tych dzieciach. To znaczy trzeba pamiętać, że było już w tym układzie, kiedy oni się wyprowadzali z tego budynku, z tego domu, to była czwórka dzieci w rodzinie zastępczej, czyli te dzieci z FAS, ich trójka biologicznych dzieci i czwarta adoptowana dziewczynka. W związku z czym 8 dzieci plus 2 dorosłe osoby. Okej, okay. I przeprowadzili się do tego Piotrkowa, jak ty mówiłeś, Dubnowskiego, i co dalej? No i tam w Piotrkowie zamieszkiwali około 3 lat, tocząc oczywiście batalie sądowe, udowadniając, że nie są wielbłądem. Zostali pozwani za naruszenie dóbr osobistych w postępowaniu cywilnym. Zostali skazani. Przez kogo zostali pozwani? Przez szefa fundacji. To jest, proszę Państwa, dość znana metoda, ponieważ jeżeli się idzie do prokuratora i oskarża kogoś na przykład o przewały, mówiąc kolokwialnie,
W procesie cywilnym natychmiast po adwokat, jeśli ma się oczywiście na niego pieniądze, wnosi oskarżenie o naruszenie dóbr osobistych. Te dwa procesy się jakby równoważą w tym momencie, ale to jest warunek, że sprawa jest taka, że ja znam takie historie z innych dziedzin, między innymi z dziedzin biznesowo-bankowych, gdzie rzeczywiście próba zaatakowania ewidentnego przewałowca kończy się w sądzie dla tego, który atakuje, jeśli ten, który atakuje, nie ma odpowiedniej ilości pieniędzy i odpowiedniej ilości znajomości. Dalej. No tutaj właśnie bardzo, bardzo, bardzo zbliżony był scenariusz, z racji tego, że przez pewien okres czasu mąż pani N był w zarządzie fundacji. W związku z tym, skoro wyszły na światło dzienne różne dziwne rzeczy związane chociażby z tym, że za granicą zbierano pieniądze. Dojdziemy do tego. Teraz nie na razie poczekajcie, bo my się bo my nie zrobiliśmy wszystkiego. Tak, nie, no, trzeba kierunkować. Muszę ukierunkować po prostu troszeczkę, więc wybaczcie Państwo, że pytam, tak trochę jak na przesłuchaniu, ale na tym to polega. Jesteśmy w Piotrkowie Trybunalskim. Jest ta walka. Co się stało z dziećmi? Bo dotychczas mówimy o procesach dorosłych. A co się dzieje z dziećmi, pośrednimi dziećmi z FAS? No więc pierwszym atakiem przeprowadzonym przez służby właśnie społeczne PCPR-u w miejscowości G zakończyły się uprowadzeniem ze szkoły najmłodszego chłopca. Jak to uprowadzenie? Kto go uprowadził? Uprowadzili go pracownicy socjalni, delegowani. Czy to było dziecko pani M, czy to było dziecko? Nie, nie, to było dziecko będące w pieczy zastępczej. Najmłodszy chłopczyk, najbardziej chłopiec poturbowany, jeśli chodzi o zespół FAS. Państwo próbowali przez kolejny rok to dziecko odzyskać. Świat po nim zaginął, nikt nie wiedział, gdzie on tam jest, nikt nie chciał. Czyli dziecko gdzieś zniknęło? Zniknęło, tak. Oczywiście później żeśmy dotarli już. I gdzie to dziecko było? No dziecko zostało skierowane do pogotowia opiekuńczego. Gdzieś tam wyrzucono poza. Co z następnymi dziećmi? No i to tak wszystko trwało do września tego roku, kiedy to... I to są rzeczy zupełnie nieprawdopodobne. Dobra, powiedz. W międzyczasie został ustalony, czy też sąd ustanowił opiekuna prawnego w postaci pracownicy tamtego PCPR-u. Jeśli wiem. Tak. I ona uzyskała zabezpieczenie wniosku o przymusowy odbiór trójki pozostałych dzieci. Oczywiście w międzyczasie okazało się, że Kuba, który nigdy nic nie mówił, oskarżył ojca zastępczego o stosowanie przemocy. Proszę mi wierzyć, że to dziecko, a zwłaszcza dzieci z fazem, mają coś takiego, że oni nie mają możliwości jakiegoś koncepcyjnego myślenia. Nie przewidują. No dobra, w porządku. To też nie rozmieniamy się na to, co to jest FAS, to też warto by jednak zrobić również program. I ja przepraszam, że tak kółko mówię, ale powtarzam, to jest pierwszy program z Andrzejem. Okej. Okay. Oparto się na zeznaniach tylko tego dziecka. Nie sprawdzono nic. To znaczy, czy to się oparło, czy nie oparło, to była przesłanka dla sądu, aby wydać to postanowienie o przymusowym odbiorze dzieci. Bez sprawdzania na miejscu, co jest. Państwo mieli bardzo dobre opinie z miejsca, w którym zamieszkiwali. Byli pod stałą opieką miejscowego PCPR-u, był tam kurator, byli dzielnicowi, w związku z tym... Okay. I dziecko odebrano. Tak. Jak? No przyjechała pani do szkoły, zabrała go ze szkoły, nie informując nawet rodziców. A pozostałe dzieci? Pozostałe dzieci zostały odebrane we wrześniu tego roku. Jak? No przy takim bardzo, 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 bardzo... przy użyciu dużych sił policyjnych, bo nie tylko z sił mundurowych, policji mundurowej, ale również wywiadowców kryminalnych. Czyli co, zaangażowano wywiadowców kryminalnych, tak, siły policyjne, no może jeszcze antyterrorystów? No nie, no tutaj akurat antyterrorystów nie było, natomiast
siły funkcjonariuszy pionu kryminalnego użyto w związku z tym, że opiekun prawny złożył zawiadomienie, że dzieci są przetrzymywane wbrew woli osoby uprawnionej. Czyli na jakiej zasadzie to było? Złożone. Poszła na komendę i złożyła. Ale dlaczego złożyła? Może rzeczywiście to oni nie wykonywali polecenia sądu, ci państwo? Państwo nie wykonali polecenia sądu, bo wtedy, kiedy pani przyszła i miała zakreśloną godzinę odbioru tych dzieci, godzinę 16, ona przyszła, dzieci nie było, dzieci były u lekarzy i tak dalej, i tak dalej. Państwo uważali, że skoro ta godzina wyznaczona w postanowieniu sądu została przekroczona, to muszą wydać kolejne postanowienie. I te dzieci zostały odebrane. Ale kuriozalną sprawą jest to, że ilość urzędników z miasta G, które przyjechało wspomóc opiekuna prawnego, chyba nigdy do czegoś podobnego nie doszło. Była dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, psychologowie, pedagodzy, szef fundacji, jego żona. A wiecie państwo po co? Tylko po to, żeby potem przed jakimkolwiek sądem pokazać, myśmy zrobili wszystko. Tak, na pewno tak to było. Dobrze. Dajmy na razie spokój państwu i tej sprawie. Dzieci gdzieś są, prawda? Tak, są. Dołączyły do swojego braciszka. Właśnie. Lepiej widocznie z pogotowie opiekuńczym niż w rodzinie zastępczej. Dobra, w porządku. Mamy tutaj państwa M, zostawmy ich na razie, tą sprawą się zajmiemy oddzielnie zupełnie. I teraz Andrzej, wracamy do ciebie. Ty przez szefów fundacji, kiedy to opisałeś, zostałeś przez szefostwo fundacji z miasta G, o której mówimy, i jednocześnie tych pracowników państwowych oskarżony o naruszenie dóbr osobistych, ale nie zostałem pozwany w trybie cywilnym, tylko zostało mi wytoczone postępowanie karne z artykułu 212 i innych, nie wiem co to znaczy innych. A tak jest napisane? Tak, i innych. I no nie wiadomo, że na przykład, nie wiem, 135, czyli za szpiegostwo, to są też inne. No tak. Natomiast sam sposób postawienia mnie w skarę z takiego oskarżenia był tak kuriozalny, że w pewnym momencie przestałem uczestniczyć w całym tym procesie. Dlatego, że wtedy, kiedy udałem się po raz pierwszy na posiedzenie, ku swojemu ogromnemu zdziwieniu zobaczyłem, że ława oskarżonych jest już zajęta przez mojego znajomego, który również przez tą fundację został oskarżony. Okej. Okay. I wtedy, kiedy pani sędzia rozpoczęła przewód, wstałem i zgodnie z prawdą zresztą poprosiłem ją, żeby mi dostarczono mój akt oskarżenia, bo nie posiadałem tego dokumentu. Posiadałem akt oskarżenia mojego znajomego, który siedział po mojej prawej stronie. W związku z czym pani przewodnicząca, być może dlatego, że... A znajomy miał akt oskarżenia? Tak, mój. Dobrze. W związku z czym, że myślę, że pani sędzia nie chciała przeciągać tego posiedzenia, chciała to załatwić w miarę szybko, zaproponowała, żebyśmy się wymienili tymi aktami oskarżenia, czyli mój znajomy miał mi dać mój akt oskarżenia, a ja jego. W związku z czym oczywiście odmówiłem, bo niestety prawo przewiduje skuteczne zawiadomienie, skuteczne dostarczenie pisma, ale złożyłem wniosek o wyłączenie tego sądu jako niewłaściwego miejscowo, jako że na miejscu, czy też w tejże miejscowości, która, że tak powiem, była w jurysdykcji tego sądu, nigdy nie naruszyłem żadnych dóbr tego pana. I o dziwo sąd udał się na naradę, oczywiście naradzał się sam z sobą. Wróciła pani sędzia i powiedziała, owszem, ma pan rację. To można to uciąć później? Nie, nie będziemy wycinać, to jest na żywo. Bez pudru będzie lecieć. Dobrze, tak, przepraszam, ale to... Zdarza się, jesteśmy żywymi ludźmi i zdarzają się różne rzeczy. I wtedy pan sędzia powiedział, ok, ma pan rację, sąd uznaje się miejscowo niewłaściwy. Naruszenie, no i co było dalej?
że naruszenie nastąpiło i gdyby w ogóle naruszenie nastąpiło, to nastąpiło na terenie miasta stołecznego Warszawy, tam gdzie jest redakcja, tam gdzie zostały publikowane te materiały i tak dalej, i tak dalej. I co dalej? Ja byłem bardzo szczęśliwy, powiedział, że tutaj na terenie Warszawy mam większe szanse niż tam w obecnej miejscowej koteli. No ale bardzo szybko sąd okręgowy wydał postanowienie uznające sąd w miejscowości nie za właściwy. No więc wróciliście do tego samego. Do tej samej sędzi. Tak. Nie do tej samej sędzi. Bo dziwo, połączenie tych dwóch aktów oskarżenia, czyli mojego znajomego ze mną, miało spowodować właściwą miejscowość tego sądu. Że my przebywając razem gdzieś tam, coś tam żeśmy narozrabiali. I okej. Z chwilą, kiedy sąd wydał już postanowienie, że sąd rejonowy jest właściwy, momentalnie nasze sprawy zostały rozdzielone. Mojego znajomego sądzono w jednym trybie, mnie w kolejnym. Jako że otrzymałem pełnomocnika z urzędu, przyjęliśmy pewną strategię procesową i postanowiłem się zacząć bronić. Skierowałem 20 wniosków dowodowych, które dokładnie dotyczyły wszystkich 20 zarzutów, które mnie... A to dotyczyło generalnie publikacji? Tak, oczywiście. Publikacji, to nie jest kwestia obrażenia kogoś, pobicia, tylko po prostu dziennikarskiej publikacji. Dokładnie tak. Artykuł 112 jest bardzo niebezpiecznym artykułem, jako że... 212. Przepraszam, 212. On nie precyzuje ani zawodu rzekomego obrażającego, ani wykonywanych jakichś innych czynności. On mówi bardzo ogólnie o tym naruszeniu. Ja próbowałem sąd przekonać, że działanie jako dziennikarz obowiązywało mnie prawo prasowe, wszelkie dodane temu przymioty, ale tak jak mówię, sąd sądził mnie jak zwykłego człowieka, który gdzieś tam przy piwie kogoś obraził. Na 20 wniosków dowodowych sąd nie uznał mi żadnego. Odrzucił mi wszystkie, twierdząc, że przeprowadzenie tych wniosków dowodowych ma przedłużyć postępowanie, a tym samym niejako przedawnić. Czyli sąd uznał tylko jedną stronę? Tak. Nie wiem, czy to sprawiło, że na przykład gros świadków to byli ludzie z pierwszej strony gazet, interwenci, politycy, którzy interweniowali w tych sprawach. Ponieważ interweniował, ponieważ Andrzej zawiadamiał polityków i politycy usiłowali, niektórzy przynajmniej, interweniować. No tak. No mówię, i tutaj ta sprawa zakończyła się w tym roku, zakończyła się na wiosnę wyrokiem skazującym. Otrzymałem półroczną karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. Natomiast wyrok tak sprytnie był złożony, bo tam dochodziły kary dodatkowe w postaci zadośćuczynienia, w postaci publicznych przeprosin, chociażby na kanale YouTube i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co z kolei tą zawieszoną karę podstawową niejako wiąże. Czyli muszę zapłacić prawie 20 tysięcy złotych za zadośćuczynienia, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, etc., etc. W związku z tym, kiedy tego nie wykonam, to idę to do wierny. Ale teraz jest apelacja zaś. Tak, jest złożona apelacja. Nie wiem dlaczego, natomiast też i tutaj może nie chcę dziękować, ale zastanawiam się, jak to się stało, bo na pierwszy termin nie pojechałem, zachorowałem, przysłałem odpowiednie zaświadczenia lekarskie. Sąd przełożył to posiedzenie na styczeń 2018 roku, zobowiązał mnie do dostarczenia jeszcze jakichś tam dokumentów, no bo głównym zarzutem było to, że zostałem pozbawiony prawa do obrony, zupełnie. Nie miałem żadnej szansy nic powiedzieć, bo wszyscy świadkowie strony oskarżającej przywijali się przed sądem, natomiast ty nie miałeś żadnych. Nie miałem. Dobrze, a co twój adwokat na to? Pełnomocnik, przepraszam, tak to nazywasz, więc adwokat. No tak. Mówiąc. No adwokat siedział tak jak ja, bardzo zdziwiony, nic nie,
nic nie potrafiący obronić nawet własnych wniosków. No nie wiem, myślę, że pan mecenas no po prostu jest stamtąd. Dobrze, powiedziałeś, jest stamtąd, bo to mówiłeś mi przed programem, jest też bardzo ciekawa historia. Tamta strona ma adwokata, prawda? Tak, no tamta strona ma adwokata, to znaczy ma całą kancelarię adwokacką, która reprezentuje ich w różnych procesach. Począwszy od państwa M, tutaj te naruszenie dóbr w postępowaniu cywilnym, postępowanie przeciwko mojemu znajomemu, który również został skazany oczywiście, no bo jakże inaczej, w postępowaniu przeciwko mnie. I właśnie wspominałeś o dokumentach, które otrzymałem z ministerstwa i tam znalazłem uchwały zarządu tejże fundacji i zostałem bardzo wysoko wyceniony. Na pomoc prawną w postępowaniu przeciwko mnie fundacja wyasygnowała 20 tysięcy złotych. Czyli fundacja zapłaciła z pieniędzy fundacji przeznaczonych na dzieci 20 tysięcy kancelarii prawnej, tak? Tak, ale to nie koniec, bo na inne postępowania była to kwota kolejnych 15 tysięcy złotych, w związku z czym... Czyli mamy 35 tysięcy. Tak, no plus jakieś takie drobne historie, 200 zł wpisu, 300 zł wpisu i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. To wszystko wynika z... Dobrze, a czy istnieją jakieś przesłanki, że tamta kancelaria i twój pełnomocnik mogą być... Nie, myślę, że nie. Mój pełnomocnik jest takim adwokatem miejscowym. On prowadzi różne... Z urzędu, na niego nikt 20 tysięcy nie wejdzie. No nie, nie. Natomiast kancelaria, która reprezentuje fundację, jest taką bardzo prężną kancelarią, która ma swoje oddziały i poza terenem tego miasta i w tym mieście. Ma bardzo dobre kontakty również z miejscowym PCPR-em i tak dalej, w związku z czym tak na dobrą sprawę, no żeśmy, nie przegrałem dlatego, że jestem winien, tylko dlatego, że akurat... Proszę Państwa, nie będziemy teraz Państwa wprowadzać w sprawy, poza jedną rzeczą, sprawy tej rodzinnej fundacji i zbiórki pieniędzy za granicą, bo temu chyba poświęcimy specjalny program. Oczywiście nie wymieniamy ani nazwisk, ani nazwy. To możecie Państwo potraktować, żebyśmy sobie to po prostu wymyślili. To już uprzedzam kancelarię prawną w tym momencie. To raz. Ale z tego, co mi Andrzej opowiadałeś, były zbierane pieniądze w jednym z krajów zachodnich. Tak. Tak, były zbierane pieniądze. Były zbierane pieniądze na podstawie ulotki, na której widniały. Kto zbierał te pieniądze na rzecz tej fundacji? Podobna fundacja do tej naszej polskiej, trzyosobowa fundacja, która zebrała ogromne środki. Okej. Czy w tej trzyosobowej fundacji zachodniej jest ktoś, kto znałby kogoś z tej polskiej trzyosobowej fundacji rodzinnej? To znaczy z akt sprawy wynika, że członek zagranicznej fundacji jest bardzo blisko spokrewniony z panem prezesem. Jest z naszej fundacji, dobrze. Najciekawsze z tego wszystkiego jest to, weź swój telefon teraz, może już ci nie zadzwoni. I odczytaj ten fragment, który czytałeś mnie, na temat przekazania części środków do Polski. Mm-hmm. To znaczy mamy różne kwoty, w zależności od tego, kto na ten temat mówi. No ale to chodzi o dość dużą sumę, nazwijmy, że to będzie 90, żeby nie ujawniać kraju i waluty, która tam jest, nazwijmy, że to jest 90 tysięcy. W tamtejszej walucie, nie w złotówkach. Pani rozpoczyna swoje zeznanie od... To są zeznania przed sądem. Tak. To jest stenogram z zeznań, bo rozprawa była rejestrowana w systemie elektronicznym. Więc pani od razu mówi, że ona tak naprawdę jest ona, ale nikt nie wie, kim ona jest, bo paszport zostawiłam w domu. I sąd dopuścił zeznanie osoby, która nie wylegitymowała się przed sądem.
Tak. Twierdzi dalej, że nie posiada żadnego w tej chwili do domu dowodu tożsamości, ale zeznaje, że jest spokrewniona. I to było już, że tak powiem, dopuszczenie. Tak. No i pani później zeznaje coś takiego, że na zakup domu uzbieraliśmy 78 tysięcy, naprawdę ciężkiej waluty. Pieniądze były na koncie fundacji naszej, a później zostały przekazane na fundację tą polską już miejscową. Jak? Proszę? Jak? No, jest napisane, że przekazano je na konto fundacji, natomiast w sprawozdaniach finansowych fundacji absolutnie takiej kwoty nie ma. Nie ma tam nigdzie. Czyli to są tylko zeznania tej pani z zachodu. Tak. I to było te pieniądze były z przeznaczeniem na zakup domu. To są właśnie jej zeznania. Natomiast jest jeszcze druga, że tak powiem, wersja tychże wydarzeń, z racji tego, że tak jak mówiłem w czasie naszej tutaj rozmowy. Zachodni dziennikarz. Tak, jako że los państwa M był bardzo mocno w Polsce nagłośniony, zainteresował się brytyjski dziennikarz i przeprowadził po prostu dochodzenie dziennikarskie. No i i on tutaj mówi, że na podstawie dokumentów angielskich fundacja brytyjska, dobrze mówię? Dobrze. No dobrze, niech nie będzie zachodnia, już mówię brytyjska. Dobrze. Zebrała na potrzeby rodziny M 162 tysiące funtów. Te dane wynikają z raportów, które ta fundacja złożyła w Charity Commission. W Charity Commission, czyli w takim... No, odpowiednikiem naszego tutaj no tego nadzorującego. Prawdopodobnie zarówno do IRS-u i do Custom Excise, to różne takie rzeczy. Tak. I tutaj właśnie ten dziennikarz przytacza te wielkości, te kwoty. Ale również, jak pisze, z jego doświadczenia wynika, że sumy, jakie zbiera się przy takich kwestach, z reguły nie przekraczają 1000. Dobrze. Jeszcze pisze również o czym? O pożyczce, prawda? Tak. Później dochodzi znów swoimi kanałami do informacji, że fundacja zaciągnęła kredyt. Ta fundacja brytyjska? Tak. Zaciągnęła kredyt, aby jak najszybciej zdobyć pieniądze na zakup domu. Z tym tylko, że na ulotce, która była podstawą do zbierania tychże funduszy, fundacja nie napisała, tak jak myśleliśmy wszyscy, a zwłaszcza rodzina M, nie napisała, że zbierają pieniądze na zakup domu, a zastąpiono to słowo dostarczyć pieniądze. W związku z czym... Aha, okej. Wzięto kredyt gdzie? W brytyjskim banku? Tak, no to jest tak. W dokumentach przesłanych przez właśnie tego dziennikarza również figurują odsetki bankowe od tego kredytu, gdzie fundacja ta zagraniczna musiała też je obsługiwać. Dobrze, jeżeli są pieniądze, wyremontowano dom, zrobiono, kupiono ten dom, czy rodzina M dostała cokolwiek z tych pieniędzy? Tak, były tam drobne jakieś suweniry, gdzie Anglicy przyjeżdżali, przekazywali jakiś drobny sprzęt elektroniczny w postaci laptopów, jakiegoś telewizora. No po prostu to jakieś tam suweniry były. Natomiast pani, o której tutaj przed chwilą mówiłem, ona się szczyci, że wtedy kiedyś, jak przyjechała osobiście, to przywiozła 40 funtów jako prezent świąteczny włożony w Ale czy większe sumy również przekazywała? Nie. Nie. Czyli te pieniądze musiały być przedostać się tu przez konto?
Jeszcze raz mówię, w dokumentach, w sprawozdaniach Fundacji Polskiej nie ma absolutnie żadnego śladu. To, co przed momentem przeczytałeś, mnie zaobserwował fakt, że w tych newralgicznych latach, czyli 2007-2008, Fundacja Polska nie złożyła żadnego sprawozdania. Dobrze, ja rozumiem, że od tych sum trzeba płacić podatki, trzeba płacić jakieś tam różne opłaty, bo to są jednak sprawy związane z działalnością fundacji, odpisy, VAT-y i te inne, tak samo jak przy każdym remoncie, prawda? Tak jak każdy z Państwa, który montuje mieszkanie, dom i tak dalej, też wie dobrze, co to znaczą faktury. Dobrze, zostawmy na razie, bo to się robi już coraz bardziej skomplikowane, jak na ten program. Sąd przyjął to jako, bo wyście o tym to wszystko opisali. Tak. I czy sąd przyjął to, żebyście pisali prawdę? Że zgodnie opieraliście się na pewnych materialnych jednak ustaleniach? W wyroku, który zapadł wobec mnie, sąd przywołuje materiały dowodowe złożone przez osobę skarżącą. Między innymi jest tam płyta z DVD, z moimi wystąpieniami. I proszę sobie wyobrazić, sąd na żadnym posiedzeniu nawet nie odtworzył tej płyty. A od Ciebie właśnie między innymi tego typu rzeczy przyjął sąd, czy nie? Nie. No tak, gra do jednej bramki w rezultacie. No nie chcę oceniać tutaj sądu, może w tym rzeczywiście jest inne, to Andrzej, wiesz jaki ja jestem. To wyraźnie widać, bo ja szukam dziury w całym i tutaj już pewne rzeczy widzę. Nie bój się, trochę na Twoją korzyść również. Natomiast oczywiście należy się tymi sprawami zająć, bo to jest jedna z wielu spraw, którą Andrzej prowadził i za które został, tak prawdę mówiąc, ukarany i skazany. Natomiast powiedz mi, jeszcze jedną rzecz. Gdzie w tym wszystkim są dzieci? To znaczy, tak jak przypominam sobie wczorajszy Twój komentarz do takiego brutalnego filmu ze szpitala w jakiejś tam miejscowości. No właśnie tam są dzieci, pod kaloryferem, pod umywalką. No po prostu dlatego, że w stosunku do dzieci stosuje się te same procedury, co w stosunku do bandytów napadających na bankomaty. Do ludzi, którzy się nimi opiekują, stosuje się te same procedury i państwa to w rezultacie nie obchodzi, ponieważ ta odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest dla mnie odpowiedzią skandaliczną. Proszę Państwa, obowiązek składania corocznych sprawozdań działalności fundacji wynika. Organ nadzoru nie ma obowiązku wzywania fundacji, więc albo jest jakiś obowiązek i ktoś ten obowiązek kontroluje, albo nie ma obowiązku. W związku z czym działamy sobie jak chcemy. Zakładajmy fundację, róbmy coś. Świetny zarobek, tak na dobrą sprawę. To oczywiście nie jest do wszystkich fundacji, bo przypuszczam, że 90% z nich, nawet 99% jest potrzebnych i wykonuje uczciwie swoje statutowe zadania. Ale tu w tym wypadku, tak wrażliwym, zaczynam mieć wątpliwości, po co to wszystko. Również dla mnie jest pewnego rodzaju szokiem, bo ja się nie zajmowałem tymi sprawami, że urzędnik państwowy, jakim niewątpliwie są, jest szefostwo czy pracownicy państwowi domu dziecka, mogą zakładać fundacje. Mam nadzieję, że w nowej ustawie antykorupcyjnej projektowanej przez pana ministra Mariusza Kamińskiego będzie zakaz zakładania fundacji przez osoby zatrudniane przez państwo, opłacane z budżetu państwa, ponieważ to jest właśnie korupcjogenne. Ja oczywiście nic nie sugeruję, ale sam fakt tego wszystkiego jest dla mnie dość szokujący. Jeszcze ciekawe, należy zaznaczyć, że przepisy ustawy o fundacjach nie przewidują żadnych sankcji za niezłożenie organowi nadzoru sprawozdania z działalności fundacji, więc to ostatnie zdanie zaprzecza całkowicie pierwszemu. Jeśli nie ma żadnych sankcji, to po cholerę obowiązek. No proszę Państwa, ja rozumiem prosto. Po co obowiązek? Bo ja mam obowiązek złożyć zeznanie podatkowe, PIT. Tak jak Ty, jak każdy z Państwa. I za to są określone sankcje. I jest określony nadzór. I państwo ma obowiązek skontrolować. Oczywiście. Ale dla mnie taką, powiedzmy, już puentą nie będzie fakt sprzed kilku dni. Wtedy, kiedy prasa, radio, telewizja zaczęło opowiadać o tym, że Kramkowi, państwo Kramek, otwarte drzwi, otwarty dialog, zamknięty dialog, fundowali
rosyjscy jacyś tam oligarchowie. I proszę zobaczyć, że tam były kwoty 30 tysięcy złotych, 60 tysięcy złotych i był wielki rwetes na całą Polskę, że takie granty otrzymywali. Tutaj mamy do czynienia z kwotą ponad 150 tysięcy. Poza tym w tamtym przypadku mamy dorosłych ludzi i chyba i prawdopodobnie jakąś operację wywiadowczą ludzi dorosłych, zdrowych. Ludzi, którzy potrafią siebie, sami siebie obronić. Natomiast tutaj mamy dzieci, które nie potrafią siebie obronić i nie mogą siebie obronić, ponieważ wszystkie są skazane w momencie urodzenia. No tak. To jest to po prostu, jest to podwójnie przykre i szokujące. Dobra, Andrzej. Proszę Państwa, nie będziemy już Państwa dłużej dzisiaj męczyć. To jest nasz pierwszy program. W następnych programach zajmiemy się z Andrzejem konkretnymi już sprawami. Między innymi rodzinę opisując wszystko i wyjaśniając. Dlatego tutaj trochę jest taki miszmasz, ale chciałbym, żebyście Państwo tak jak w zajawce filmu zobaczyli to, co tak naprawdę się dzieje. Ja planuję porozmawiać z Państwem M, planuję pojechać, zobaczyć. No nie będziecie Państwo mogli usłyszeć Państwa M, bo sąd Pani M zasądził dożywotni zakaz kontaktu z mediami. Ale jaki sposób sąd może zasądzić... No jest to wyrok. Ale w jaki sposób sąd może zasądzić dożywotni? Przecież to jest sprzeczne z konstytucją, to jest sprzeczne z... Ale to jest. Ja ten wyrok, mam nadzieję, że zobaczę, bo jeśli... Ja tego nie rozumiem. No dobrze, to ja pogadam sobie prywatnie, jako Piotr Wroński, no chyba, że też jest zakaz kontaktu z osobami prywatnymi w tym momencie. Nie, no, ale rzeczywiście sąd poszedł tak daleko, że zakazał. I to jest w wyroku za dożywotni kontakt z mediami, a czy sąd określił jakimi mediami dokładnie? Co nie określił, ale dotyczącymi działalności tejże fundacji. A, czyli umowy na ten temat. Dobrze, to porozmawiam o dzieciach. No, tak, ale nie będziemy rozmawiać o fundacji. Nie, proszę Państwa, nie będziemy rozmawiać o fundacji w tym momencie. Ja poprosiłbym ten wyrok, więc ja go przeczytam i porozmawiam o czym. Nawet o kartoflach, proszę Państwa. Ale zrobimy. Ja mimo chęcią pogadałbym również z tą fundacją. Dlaczego nie? Po prostu dlatego, że chciałbym również wysłuchać drugiej strony w tym układzie. To znaczy, przesłanki i to znaczy, przepraszam cię. To jest ja, wiesz, jaki ja. Tak, ja to wszystko rozumiem. Natomiast w czasie, kiedy ja pisałem te artykuły, robiłem reportaże, fundacja z żadnymi innymi dziennikarzami rozmawiać nie chciała. Odmawiała uczestnictwa, odmawiała wypowiedzi. Mnie udało się przeprowadzić ponad godzinną rozmowę z panem prezesem, która jest przeze mnie zarejestrowana i nie zostanie dołączona jako materiał procesowy. Ja mogę porozmawiać, obiecuję i też z panem prezesem. Nie ma najmniejszego problemu. Nic nie wytnę. Pan prezes będzie mógł powiedzieć, co będzie chciał. Ja obiecuję również, że tego nie skomentuję. Po prostu nie skomentuję, dlatego że nie będzie, dlatego że chcę stworzyć możliwość opowiedzenia się, to Państwo ocenicie sami. Można zaprosić Pana prezesa. No przepraszam, że będę musiał do niego pojechać i pewnie tak zrobimy. Ale ja bym Cię zaprosił w takim razie na najbliższy termin rozprawy apelacyjnej. Zobaczysz, jak działa miejscowy sąd. No, jeżeli mnie wpuszczę, ja nie mam akredytacji dziennikarskiej. Nie szkodzi, będziesz moim... Być z osobą zaufania. Dobrze, co ich wymyślimy. Okej. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję również. To jest pierwszy nasz program. Zapraszamy do następnego.